Oh,
narodów świata i kraju, dziś jesteście tu w swoim gnieździe rodzinnym, przy swoich rodzicach, domach rodzinnych, wśród swoich bliskich, przeżywając razem z całą wspólnotą uroczystość najważniejszą w parafii, uroczystość odpustową, wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pozwólcie, że gorąco powitam księdza prałata, doktora Łukasza Mitsuya, notariusza Kancelarii Kurii Diecezjalnej, wykładowcę Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, który przewodniczy dzisiejszemu odpustowi, tej sumie odpustowej i do nas skieruje Słowo Boże. Witam księdza prałata Ryszarda Banacha, księdza Romana Deszcza, naszych księży rodaków, którzy razem z nami modlą się i ofiarują tę najświętszą ofiarę. Witam poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Skars, Krębuszowa, Biskupic, Pójścia Jezuickiego. Witam wszystkie koła gospodyń, a szczególnie was, koło gospodyń z Woli Krębuszowskiej, razem z tym pięknym wieńcem dożynkowym, z chlebem, jako podziękowanie za te zbiory, plony, za tę łaskawość Boga dla nas, za to, że nigdy nie brakuje nam chleba. Dzisiejsza uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to dzień radosnego dziękczynienia Panu Bogu za to, że wkraczając w historię świata wybrał Maryję, obdarzył ją pełnią łaski, uczynił matką swojego Syna i zabrał z ciałem i duszą do nieba. Maryja jest znakiem zwycięstwa nad złem i nadziei na zbawienie wieczne. Dzisiaj wspominamy także 102. rocznicę wielkiego wydarzenia z roku 1920, które zdecydowało o losach Polski i Europy. Cud nad Wisłą był nie tylko wynikiem męstwa polskiego żołnierza, ale także znakiem Bożej interwencji, w której Maryja miała swój udział. Ona od wieku była czczona w naszym narodzie i nie opuściła swoich dzieci. Prośmy Boga za stawiennictwem Matki Bożej Zwycięskiej o błogosławieństwo dla Polski, szczególną opiekę nad naszą parafią i o pokój na świecie, pokój na Ukrainie. Prośmy za rolników przynoszących plony ziemi jako wyraz wdzięczności wobec Boga Stwórcy i dziękujemy Matce Boskiej Ziemnej za nieustanną opiekę nad polami, zagrodami, sadami, plantacjami, byśmy nigdy nie cierpieli głodu. Msza Święta koncelebrowana, ofiarowana Panu Bogu w następujących intencjach. Ksiądz Łukasz i ksiądz Roman Najświętszą Ofiarę ofiarują za wszystkich parafian w kraju i za granicą, za wszystkich dobrodziejów naszej parafii, obfitość Bożej łaski, opiekę naszej Matki Maryi Niebowziętej. Ksiądz prałat Ryszard Najświętszą Ofiarę ofiaruje o chwałę nieba dla Natalii Grabiec. Ja za wszystkich żywych z rodziny wytrwałych, opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo potrzebne dla nich łaski oraz o Boże miłosierdzie dla zmarłych z rodziny wytrwałych z intencji Pana Władysława Wytrwała, który jest tutaj z nami, który jest prezesem Stowarzyszenia Parafii Krębuszów w Chicago. To stowarzyszenie istnieje już ponad 40 lat, a przez ostatnie kilkanaście lat tym prezesem jest Pan Władysław, który pochodzi z Kars. Dziękujemy również za tą wszelką pomoc, życzliwość i wsparcie dla
całej naszej parafii. By modlitwa nasza była przyjęta przez Boga, stańmy teraz w prawdzie naszych sumień i wspólnie wołajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Wszechmogący, a odpuściwszy grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą.
ażeby skoro tylko porodzi, pożyna jej dziecko i porodziła syna, mężczyznę, który będzie pod wszystkie narody wózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta jest zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do
pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielki Ojcze uczynił mi wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Pokazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomnił na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi, Jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Kochani, kazanie odpustowe, nie wiem, czy ma być długie, czy ma być krótkie. O historii pewnie nie będę dużo mówił, bo ksiądz profesor, ksiądz prawa Ryszard, to pewnie by mi nakręcił uszy, bo jeszcze uczył mnie w seminarium, więc jeszcze bym jakąś taką gdzieś się pomylił albo przejęzyczył, no to szybciej by mnie tutaj ściągnął. Patrząc na księdza proboszcza i na strażaków, chyba strażacy wzięli sobie do serca wczorajszą prośbę księdza proboszcza, specjalnie odsłuchiwałem wczorajsze ogłoszenia. Gdzieś tam nawoływał, żeby strażacy z różnych stron parafii okolicy przyjechali. No i stawili się, dobrze, że są. Nie będzie znowu długo, bo pomplejecie tutaj przy tych sztandarach. Chociaż panny są, to pewnie będą was ratować. No właśnie. Dzisiaj chcemy się skupić na tajemnicy Matki Bożej Niebowziętej. Nawet przygotowałem sobie jakieś kartki, ale na pierwszym kazaniu to niewiele mi z tych kartek wyszło. Bo tak ksiądz powiedział, że z Bożego Ducha było mówione. Pewnie coś jest, że jak człowiek otworzy serce, no i pewnie jakoś tak łatwiej wszystko idzie i Słowo Boże też jakoś działa w sercu człowieka. Moim, waszym, bo o to chodzi, żeby z serca do serca było. Dlatego tak, nie będę wam mówił o historii, bo wszyscy to wiedzą, że dogmat Niebowzięcia Matki Bożej to z 1 listopada 1952 roku i od papieża Piusa XII. Nie będę wam mówił też o tym, że święto Matki Bożej Niebowziętej to najstarsze święto maryjne w Kościele, bo już początka chrześcijaństwa, mniej więcej w II, III wieku w Kościele Wschodnim było ono wspominane i obchodzone jako Matki Bożej właśnie na to zaśnięcia Maryi. Natomiast w Kościele naszym tutaj zachodnim dopiero ono później weszło w tradycję. Nie powiem wam też, o czym wam jeszcze wam nie powiem, ale nie powiem wam o tym, że w tradycji wschodniej, czyli prawosławnej, tak ogólnie mówiąc, to na ikonach Niebowzięcia Matki Bożej cara Matka Boża windą do nieba nie jedzie, tak jak u nas na zachodzie, tylko spoczywa na łożu. Widać, że właśnie zasnęła, jest w otoczeniu apostołów, towarzyszy nagle Pan Jezus, który w objęciach trzyma, wydaje się niemowlę, bo owinięte w pieluszki, takie mocno skrępowane. Do dzisiaj to nie wiem, czy się akurat nie dzieci tak krępuje w pieluszki ziemiańskiej, a podobno to ma służyć, żeby łatwiej rosły. Ale w ikonach właśnie prawosławnych właśnie to dziecię owinięte w pieluszki symbolizuje duszę Marii. Czyli ciało zostaje na ziemi, a dusza jest
wzięta do nieba. Natomiast w naszej tradycji zachodniej często na tych obrazach niebowzięcia mamy przedstawiony rzeczywiście grób Matki Bożej. Są apostołowie, zaglądają do tego grobu i patrzą w pusty. I jedyne co z tego grobu wychodzi to piękne kwiaty, które pojawiają się wokół grobu i z grobu. I dzisiaj ta tradycja nasza polska chce nazwać to święto też Matką Bożą Zielną. Na szczęście przynosimy te zioła do kościoła, są i tutaj przed ołtarzem, są i w wiązankach kwiatów i pewnie, bo na pierwszej mszy chciałem przypomnieć, że o nich nie przyniósł wiązanek, ale patrzę się, kwiatów nie brakuje, bo tego kwiatu to pół światu, więc akurat nie połowę tego świata, przynajmniej piękniejszego od nas, mamy w kościele. Więc pewnie wiedzieli, żeby co zrobić, żeby przynieść swoje żony tutaj do kościoła, żeby choć krokla wody święconej na nie skapnęła przy błogosławieństwie ziół, żeby chociaż lepsze były od dziś. Ale to lepsze, to znaczy, że stopniujemy, to znaczy nie, że są gorsze. Dobrze, nie powzięcie. Dogmat nam mówi, że Matka Boża została wzięta w duszy i w ciele. Czyli pierwszą, zasadniczą prawdą, taką najważniejszą, z którą powinniśmy zaczerpnąć właśnie z tej tajemnicy tej uroczystości, że Bóg zakochał się w całym człowieku. I w duszy, i w ciele człowieka. I to święto właśnie pokazuje, że nie tylko dbamy o naszą duszę, która jest nieśmiertelna, że po śmierci, wiadomo, staje przed Trybunałem Boga i wtedy ewentualnie winną leci piętro wyżej, czyli do nieba, albo piętro niżej, czyli do piekła, ale to wszystkim życzymy nieba, bo chodzi o to, żeby zamudnić niebo. Ziemię też mamy zamudniać od początku stworzenia, ale mamy zamudniać niebo, czyli stawać się świętymi. Ale drugie święto podkreśla nam, że ważne jest ciało. W zasadzie ta tradycja, kultura dzisiejsza to bardziej kultuje nie tyle duszy, co ciało. Bo widzimy, to nie wiem, czy akurat to trzeba byłoby strażaków wypytać, albo kawalerkę, która gdzieś tu jest w kościele, czy ewentualnie za czym idą? Czy za botoksem? Co tam jeszcze jest? Jakieś takie różne kwasy sobie te kobiety, niektóre oczywiście, bo tutaj raczej nie, bo wszystko tutaj jest natura 100%. Ale te różne botoksy, pudry i tym podobne, żeby piękniej wyglądać. Wydaje się, że jak mąż kocha, to chyba kocha to, co naturalne i prawdziwe. Więc żona pewnie nie musi tam przynajmniej zaoszczędzić, bo w portfolio więcej zostanie, a niekoniecznie na jakieś dodatki. No właśnie, ale widzimy dzisiaj kulturę, która hołduje ciało. I to jest niedobrze. A święto nam pokazuje, że Bóg nas stawia takimi, jakimi jesteśmy. Z naszą duszą, która jest wiadomo słaba, bo natura ludzka jest słaba od grzechu pierworodnego, ale Bóg ją ciągle wspiera łaską, ciągle wychodzi i Matce Bożej chce nam to pokazać, bo to jest cud Bożej łaski, nie tchnięta przez żadną zmazę, nawet zmazę grzechu pierworodnego. Bóg ją uchronił, czyli pokazał nam, patrzcie się, wszystko jest możliwe. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I taki nas czeka koniec jak Maryi, przez trudy, te różne tajemnice, radosne, palemne i światła i bolesne też, potem mamy finalnie znaleźć się w niebie, tak jak ona. I Bóg wychodzi do nas, mówi tak, żebyśmy, że Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. On tam nam nie mówi, tak jak czasami na przykład może mąż po 30 latach małżeństwa powiedzieć żonie, ma, budząc się koło niej rano, nie rozpoznaje jej i nie zna się kobietą. Tyle tych zmarszczy. A po kim ma te zmarszczki ta kobieta, jak nie po swoim mężu? To jemu pewnie te zmarszczki zawdzięczą. Kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. I daje nam łaskę do tego, żeby znowu wzmacniać naszą duszę, żeby ona promieniowała Bożym pięknem, ale drugie ciało też. Bóg chce, żebyśmy też o ciało zadbali. O jedno, jak i drugie. To jest tajemnica w niebo wzięcia. Oprócz tego wiemy, że połączymy też z tajemnicą Matki Bożej Niebowziętej jedną jeszcze taką piękną rzecz, bo budzi się nadzieja. Matka Boża Niebowzięta pokazuje nam ciągle na niebo, czyli mówi nam tak, jak tutaj żyjesz na tej ziemi, tak jak ona też. Bo ona żyła, dla niej niebo nie było czymś wyjątkowym, bo ona żyła, można powiedzieć, tu już na ziemi, w niebie. A dlaczego mówimy, że przebywała jakby w niebie, będąc na ziemi? Bo przebywała, była obok tego i z tym, który jest samym niebem. Czyli żyła razem z Jezusem. Żeby dostać się do nieba, trzeba żyć na ziemi z Panem Jezusem. Tak jak Matka Boża to robiła, pewnie chodząc w chustce na głowie, krzątając się wśród różnych garnków i innych obowiązków w domu nazaretańskim i wszędzie indziej.
żyła obok nieba i w niebie, bo była blisko Pana Jezusa. Więc jak chcesz być w niebie, to żyj na ziemi, tylko razem z Jezusem. Co to znaczy? No tak jak Matka Boża przebywała blisko Pana Jezusa, przejmowała Go do swojego serca ciągle. My też przechodzimy, odwiedzamy Pana Jezusa w Jego domu. Dziś jesteśmy w świątyni. I za chwilę przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. To jest też, dotykamy nieba przez to, że obcujemy z Bogiem. Czyli niebo nie ma dla nas być czymś nadzwyczajnym. Ważne, żebyśmy to niebo już tu budzili obok siebie. Jak jesteście małżonkami, a pewnie tak jest, bo z narzeczeństwem o to chyba też, to popatrzcie na siebie. Jak wymienicie uśmiechy, jak się one tam wymienią między wami, jako małżonkami, kochani, spojrzenia, to już skrawek nieba jest. Ewentualnie, jak jest sąsiadka, to uważajcie, tylko zwróćcie uwagę na żonę, bo jest po prawej pewnie stronie. Żeby się żona nie obraziła z kolei. No. Ale to jest już niebo. W niebo wstąpienie. Mamy wstępować w niebo. Przez to jak żyjemy. Jak żyjemy z Bogiem, to już można powiedzieć, wstępujemy w niebo. To dopiero jedna kartka. Zostało 10. Nie wiem, jak to wytrzymacie. To zarzucajcie te się, to nie te sierpce, co właśnie tą kotwicę w niebo. Tam trzeba być ciągle zaczepionym. I ta nadzieja, bo to też nie byłoby, gdyby nie wspomnieć o tych pięknych wydarzeniach, pięknych i trudnych zarazem, które miały miejsce ponad 100 lat temu. Ci, którzy w Bitwie Warszawskiej walczyli. To młodzież była, chłopaki, pokolenie, no później to pokolenie Polonów w czasie II wojny światowej, ale to wtedy Polska się rodziła po czasach zaborów. I nagle to młode pokolenie, które Polski jako takiej nie znało, bo znało ją tylko i wyłącznie z przekazów rodziców, dziadków. Miłość do ojczyzny i wszystko inne. I to ich pociągało do tego. Oczywiście wiara też Boga. To tak jak tu strażacy mają wypisane. Nie będę ich testował teraz, bo pewnie z przerażenia nie wiedzą, co tam jest wypisane. Oprócz Bóg, honor i ojczyzna, to ich hasłem jest Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek. Nie? To jest to. Na ratunek, na pożytek. Niektórzy będą dodawać. To temu pokoleniu z lat 20. zeszłego wieku to towarzyszyło Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, ojczyźnie na ratunek. I szli, oddawali swoje życie na polach Warszawy, tam na Radzyminie, przeciwko tej całej nawale bolszewickiej, która wtedy najeżdżała na Polskę, na Europę. I to był cud, bo Polska, taka wskrzeszona z martwych, przeciwstawiła się całej nawale zła. I to jest piękne w tym wszystkim. Dobrze, żebyśmy tym duchem też właśnie żyli. Nie tylko go wspominali, ale coś brali dla siebie, dla naszych rodzin, pokoleń, o tej młodzieży, która tutaj siedzi. Żeby rozkochana była w historii Polski, żeby była rozkochana w ojczyźnie. Że jeżeli kiedyś przyjdzie, oby nigdy, taka konieczność, żeby nie bała się stanąć w obronie najwyższych wartości. Bo to ścieranie się tego dobra i zła. Popatrzcie, mamy czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana. Mamy niewiastę obroczoną w słońce, wieniec, gwiazd 12 na jej głowie, księżyc pod jej stopami, cała piękna. Przenika przez nią łaska. Ksiądz Twardowski mówi o Matce Bożej, że tak piękna, że tak czysta, że aż przeźroczysta. My też tacy mamy być. Piękni na sercu, na duszy i przeźroczyści, czyli przeniknięci Bożą łaską. Ale ta walka, o której pisze święty Jan w Apokalipsie, między niewiastą a smokiem, nie odnosi się tylko do Maryi. Słusznie Kościół rozczytuje, że tą niewiastą jest Maryja. W pierwszym kluczu tak, ale tą niewiastą jest Kościół. Cała nasza wspólnota tu wierzących. A o smoku, no to możemy sobie różnie go tłumaczyć. On ma 7 głów, 10 rogów, a na głowach 7 diademów. To wszystko symbolizuje pełnię takiej ludzkiej mądrości, światowej, pełnię władzy takiej światowej. I to wszystko się, popatrzcie, w Księdze Apokalipsy sprzysięgło się przeciwko Maryi, przeciwko Kościołowi i przeciwko nam wierzącym. Tu nie będziemy ubolewać nad nami, że chrześcijanie są znowu prześladowani. Nic nowego, od 2000 lat ciągle to samo. Ale co robi smok? O, już coś zrobił, to znaczy, że trzeba kończyć chyba. To chyba dzieciaki. No, nie wiem, kto tam przekupił mnie z cukierkami. Co Stowarz mówił, że tutaj mają ministranci stać z cukierkami przed albą, bo podobno schodzę, ale nie wiem. Żeby tylko nie przeskoczyć od cukier dzisiaj drogi. No i mamy rozcieranie się siły zła z siłami dobra. Popatrzcie dzisiaj, smog działa pod różnymi postaciami, bo
To jest ten, który wprowadza w duchach niezgody, kłótni, waśni. Nie musimy rozglądać się za bardzo, żeby nazwać pewne rzeczy po imieniu. Ale też smog, który właśnie powoduje, że nagle pewne rzeczy nam się też mylą gdzieś. Mylimy wolność z samowolą. Do niedawna niektórzy mylili kobiecość też z niewolnictwem. Jak się mówiło, że no, wszyscy wiążemy. Kobieta, wiadomo, piękna, czysta, tkliwa, co tam jeszcze? To strażacy, pewnie, albo kawalerka, i mężowie, to więcej mieli tych różnych pięknych, jak to się mówi, nie przysług, tylko czego? Komplementy, jakie kierują do swoich żon, czy wybranych serca mogli wypowiedzieć. A to niedawno niektórzy, czy niektóre wiązały właśnie kobiety z niewolnictwem, że jak już rodzi dzieci, to znaczy, że popada w ogromną niewolę. To same niewolnice w tym kościele, na czele z Matką Bożą. No i popatrzcie, jakie jest pomylenie z poglądami. Niektórzy tolerancję pomylili z bezkarnością, demokrację, czyli głos większości, pomylili z głosem mniejszości. I to wszystko widzicie, jakie jest takie pomieszanie z poglądami. Piękno pomylili z brzydotą, ubóstwo, niektórzy mówią z dziadostwem, szlachetność z chamstwem. Widzicie, jakie jest pomylenie? A to święto w Matki Bożej Miłosiernej chce nam wszystko ustawić we właściwym jakby hierarchii wartości. To, co jest najważniejsze. Że jest wolność, że jest szlachetność, że jest macierzyństwo, które nie jest udręką, tylko radością. To jest to ojcostwo, które nie jest tylko na papierze, ale rzeczywiście jest poświęceniem, ofiarnością, obowiązkiem jakimś, odpowiedzialnością. To jest całe piękno, które przynosi nam Bóg i zamyka w święcie, w niebo wzięcia. Bo poprzez to ma to niebo być ciągle obecne pośród nas, mamy w niebo wstępować. Dzieciaki już zioją, zostało mi jeszcze 3 minuty, żeby mi nie usnęli. Usiągnąca atmosfera do wykazania. Dobrze, i na koniec jeszcze występ. Martałoby jeszcze podkreślić to piękno, które wnosicie tutaj do tej wspólnoty. Bo z tego, co ksiądz proboszcz mówi, udało się wskrzesić zwyczaje właśnie takie budowy związane z wieńcem żniwnym, bo to jest też piękne, bo w tym wieńcu, ja pamiętam z dzieciństwa, no to tam się wiło i wieńce, i wiązanki, bukiety kwiatów, to mama zbierała kwiaty, tata gdzieś tam jeszcze zboże zrywał, czy zachowywał spora, żeby to wszystko właśnie, co? Właśnie w tych kwiatach i w tym zbożu, owocach ziemi, zamknąć wszystko, co jest w naszych sercach, bo tu kryje się cała modlitwa wasza, bo praca to modlitwa. Jeśli robicie to na chwałę Boga i na pożytek ludziom, bo z tego, co jest tu, to karmimy się wszyscy. Nie tylko to jest ten pokarm, który dajemy najbliższym, bo ich kochamy, ale z tych ziaren chleba czynimy chleb niebieski, którym karmimy nasze dusze. Tym podtrzymujemy ciało, a tym podtrzymujemy duszę. Jedno i drugie wiążemy. I znowu w niebo wzięcie. To jest trud pracy. Temu chcemy dzisiaj błogosławić. Temu chce błogosławić Bóg. Tym owocom ziemi, czyli pracy, waszej kochani pracy, która się też domyka w tradycji, którą podtrzymujecie. Zwłaszcza tu widzimy koła gospodyń wiejskich. Nie wiem, ile ich tu jest. Jedno, dwie, dwa koła. Matko kochana, a czasem mówi się, że wystarczy 4, żeby nie swojego. Na razie 5 będziemy jechali. I dobrze, że tak jest. Tym się kryje tradycja w strojach ludowych, w tradycji kulinarnej. Tak mówię, bo nie wiem, czy na stole prywańskim dzisiaj będzie co do zjedzenia. Jakby tam brakowało ciasta, to wiecie, kochani, nie przyjdzie. No ale to... No i tradycja chleba też jest. Siostra Boża obiecała, że z tym chlebem dożywkowym to wyjadę z tej parafii. Ale pamiętam z dzieciństwa zawsze przed pierwszym ukrajaniem pajdy to jeszcze czyniło się znak krzyża na tym chlebie. No dzisiaj na państwu to tak różnie, ale państwo to taki lekki, że szybko wypada z rąk. Ale dobrze, żeby to było. Pamiętam, to rodzice uczyli dziadkowie, że jak nawet gdzieś tam większa okruszyna spadła na ziemię, to się ją podnosiło i całowało się. To jest piękna tradycja, to nasz wieszcz narodowy, cykl Kaniewnowi, pięknie zapisał, chyba on, albo Słowacki, który przy ksiądz profesor nie poprawi, że do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi, przez poszanowanie dla darów nieba, co? Tęskni panie. Dobrze, żeby to zachować, bo to są piękne zwyczaje, gdzie indziej nie spotkać. Pojedziecie do Tarnowa, to chleb spotkamy koło kosza gdzieś tam wyrzucony. W miejscach to jest częsty widok. Ale ważne, że tu właśnie, w takich, właśnie jak to przez w gnieździe rodzinnym,
To jest wszystko, co najważniejsze. Nic więcej nam nie potrzeba do życia. Oprócz ludzi, których kochamy, rodziny, którą mamy, wiadomo, małżonków, dzieci, to są te rzeczy takie podstawowe. Przekaz praw wiary, przekaz tego, co jest najważniejsze też, czyli miłości ojczyzny. No i właśnie tych zwyczajów, tradycji. Nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. Oprócz nieba. Bo jak z tego nieba. Na szczęście dzisiaj zapowiadali pożar nie mają. Dzięki Bogu. Nawet niebo nam chce temu wszystkiemu, co dziś błogosławić. Dobrze, ja już się nie pospali i nie będę was więcej już tutaj nudził różnymi opowieściami takimi bożymi. Choć więcej pewnie by się chciało powiedzieć, to tak na koniec jeszcze, na pierwszym przykład siostra Albertynka, to tak przypomniał mi się brat Albert, to też z chlebem jest związane. Z dzieciństwa jeszcze, pamiętam, co w kapłańcu mi też weszło na kość, święty brat Albert mówił właśnie, bądź dobry jak chleb. Ja często dodaję, zawsze nam smakuje taki chleb świeży, kupiący jeszcze, ale jak nie ma takiego, to i czerstwy trzeba zjeść, bo takie jest nasze życie. Bądź dobry jak chleb, czasem czerstwy dla innych, ale zawsze ofiarowany z miłości. Zawsze z miłości. Żeby każdy, tak jak brat Albert mówił, przyjdzie pod twój dach, żeby mógł z tego chleba ukroić tyle, ile mu potrzeba, żeby się nasycił. To jest wielka prawda, żeby wszyscy, którzy was dziś może odwiedzą w tych najbliższych dniach i w ogóle, żeby w waszych domach mogli posilić się chlebem miłości, życzliwości, dobra. Bo dzisiaj tego brakuje ludziom, żeby od was mogli kawałek tego dobra wziąć i tym się nakarmić. I tym się nakarmić. I prosimy cię, na koniec, poetą nie jestem, więc przeczytam. Bo ci bardziej tacy o duszy poetyckiej napisali. Przenosimy do ciebie, Maryjo, więcej wiązanki, próśb, żalów, kłopotów, radości i nadziei. I patrzymy z trudzeni wśród dróg, w oczu twych błękit przeczysty. I w nich jest wszystko, i Bóg, i Polska, i dom ojczysty. Daj nam uprzątnąć nasz dom ojczysty. Niech będzie biedny, ale czysty. Daj rządy mądrych, dobrych ludzi, naucz nas pracy uczciwej. Tęsknimy za Tobą, święta i w niebo wzięta Matko. Pod Twoją obronę uciekamy się wygnańcy synowie i do Ciebie wołamy. Okaż, żeś jest Matką. Ty, coś nigdy nas nie rzuciła, nigdy od nas nie odjęła lica. Tyś podawnego, moc nasza i siła, Bogu Rodzica. Nasza niebowzięta, zielna, taka śliczna, chciałoby się powiedzieć, Grębuszowska. Módl się za nami. Amen. Kochani, powstajmy teraz, bo strażacy już się przestępują z nogi na nogę. I razem we wspólnocie Kościoła, tej wspólnocie wiary, którą dzisiaj tworzymy, z tymi też, którzy się łączą z nami za pośrednictwem tego przekazu internetowego, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca naszego mocnego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy ciała i niewidzialne, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrozumiony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg braci i słowa braci wiary, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z małej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, podnosił krzyżyk łagany, został umęczony i poszukiwany i zmartwychwstał przez siebie i jak ostatnie synko i wstąpił do nieba, śledzi po charakterze Polacana i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał imię i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Kościół raduje się chwałą w niebowziętej. Za jej stawiennictwem skierujmy nasze prośby do naszego Ojca w niebie. Módlmy się za wszystkie dzieci Kościoła, aby ożywiała je nadzieja spotkania z Matką Najświętszą w Królestwie Chrystusowym. Ciebie prosi. Módlmy się za dobrodziejów parafii Gręboszów w kraju i zagranicy, za stowarzyszenie parafii Gręboszów w Chicago, aby Pan Bóg wynagrodził ich ofiarność i błogosławił im w życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby Matka Boża, patronka naszej parafii, odrodziła wszystkie do życia wiary i łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, za wszystkich pracujących na roli, aby Pan Bóg błogosławił ich w ciężkiej pracy i pomaga w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, młodzież, dorosłych i starców, aby pamiętali o swoim powołaniu do szczęścia wiecznego w niebie. Módlmy się za wszystkich zmarłych naszej parafii, aby jak ziarno rzucone w ziemię, zbudzili się do życia w szczęściu wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w świętej liturgii, abyśmy ufnie oddali swoje życie niebieskiej Matce i starali się spełnić wszystkie jej zamiary. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, który Najświętszą Dziewicę przeniosłeś ciałem i duszą do niebieskiej chwały, przyjmij nasze modlitwy, a za jej wstawiennictwem udziel nam Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz rodzina z woli Gręboszowskiej jako przedstawiciele i przedstawiciele nie tylko koła, ale całej naszej parafii złoży tu na ręce księdza Łukasza chleb z ziarem, które zebraliście, a które są symbolem waszej ciężkiej pracy i które chcecie ofiarować Bogu i złożyć tu na ołtarzu. Ten chleb został upieczony również przez rodzinę naszej parafii z Karsk, która włącza swój trud w ofiarę tego chleba. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafii. Thank you.
i waszą wiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjął wiarę z Bogu Twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na mocie tego nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech się zniesie do Ciebie ofiara naszego oddania, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej. Niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów.
to czyń się na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Natalii, o zmarłych z rodziny wytrwałych, z naszych rodzin, o zmarłych w naszych parafianach i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem, świętą Anną, naszymi świętymi patronami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do wieków. Pokój Pański
nami. Przebaczcie sobie znak pokoju.
Módlmy się. Miłosiernie Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Święci wieniec dożynkowy i wszystkie wianki, które macie tutaj ze sobą, które symbolizują naszą wdzięczność Panu Bogu. Króciutko jeszcze dziękuję bardzo za to radosne przekazywanie pięknego Słowa Bożego, które myślę, że trafia do naszych serc. W tym Słowie i w tej radości jest również dla nas zadanie, abyśmy właśnie dostrzegali te wszystkie prawdy w naszym życiu, abyśmy zawierzali każdego dnia to nasze życie naszej patronce Maryi w niebo wziętej. I abyśmy z księdza Łukasza też brali tę radość w służeniu, tak jak on Panu Bogu. Bóg zapłać księżom rodakom, księdzu Ryszardowi, Romanowi, wszystkim, którzy wzięli udział w tej przyświętej odpustowej, szczególnie naszym kapłanom z naszego dekanatu Żarno. Podziękowanie składam na ręce dziekana prałata Jerzego Kawika. Dziękuję również tym kapłanom, którzy w piątek przygotowali nas na dzisiejszą uroczystość przez posługę w konfesjonale wszystkim niosącym peletrony, sztandary, kołom gospodyń, paniom z Woli Gręboszowskiej, całemu Orszakowi z wieńcem, z końmi, z obozem i wam wszystkim, drodzy parafianie i gości. A teraz będzie poświęcenie wieńca i ziół. Będziemy święcić i te zioła, i te kwiaty pośród nas rozsiane w tych ławkach. To, żeby było dzisiaj, to tak do panów, pewnie i mężów, i narzeczonych, że kwiaty też można dzisiaj dać swoim ukochanym. Więc to też na pewno spowoduje, że w domu nastąpi w niebo wzięcie. Nie wiem, czy są tam serca piernikowe, ale któregoś razu, jak jechałem paczotkus, jest, myślę sobie, kupię takie serce dla babci. No i tego stoi przede mną taki pan i się pyta: proszę pana, czy są tam serca piernikowe? Oczywiście, a z napisem dla jedynej? Tak, proszę 10. No, to może... To mężowie nie kupią tylko jedno. To na pewno będzie w niebo wzięcie wtedy. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Z wdzięcznością przynieśliśmy do domu Bożego pierwociny kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, aby Bóg za przyczyną w niebo wziętej ustrzegł je od wszelkiej szkody i aby służyły człowiekowi i zwierzętom. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co zieleni